Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, właśnie wróciłam do pracy, dosłownie przed chwilą weszłam do mieszkania, dlatego że odebrałam z paczkomatu paczkę i chcę ją razem z Wami otworzyć. Wybaczcie mi w ogóle mój taki nieogar, ostatnio mi się strasznie nie układają włosy, jeszcze teraz są, wiecie, po całym dniu pracy, więc już w ogóle jakoś tak dziwnie wyglądają. Ale jutro idę do fryzjera, więc mam nadzieję, że jak teraz zrobimy świeży kolor, to po prostu będzie lepiej. Musiałam zapuścić dosyć duże odrosty, dlatego że chciałam sobie zrobić airtouch i moja fryzjerka powiedziała, że po prostu zrobimy to na naturalnym odroście, bo to się generalnie chyba tak robi, pierwszy raz będę to robiła. Także wykorzystuje się naturalny odrost i robi się takie delikatne przejście, tak jakby rozmywa się to przejście i trochę się ten odrost tonuje, żeby to właśnie tak naturalnie wyglądało. Także tak, jutro zobaczycie, jak to będzie wyglądało i strasznie się boję, dlatego że jak widzicie, ja mam bardzo ciemny swój naturalny odrost. W ogóle on wygląda strasznie. Już parę razy myślałam, że się złamę i pójdę go właśnie ufarbować, ale stwierdziłam, nie, no tak mi się podoba ten airtouch, że już kurczę zapuszczę. I teraz właśnie też, słuchajcie, myślałam, że już się z tego wycofam, bo boję się, jak to będzie wyglądało na takim ciemnym odroście. Ale stwierdziłam, dobra, przemęczyłam się, prawie dwa miesiące zapuszczałam ten odrost, więc już chcę zobaczyć, jak to airtouch będzie wyglądało. Widziałam na internecie tak naprawdę różne sombre, różne airtouche, też na takim ciemnym odroście. No więc zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądało i w ogóle, słuchajcie, wczoraj sobie posprzątałam, wczoraj był czwartek, także dzisiaj pozostaje mi teraz tylko zjeść, poćwiczyć, zrobić moje dzienne ćwiczenia i mogę sobie siąść czytać. Ostatnio mam trochę więcej właśnie na czytanie, a też w drodze do pracy słucham sobie audiobooków. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że korzystam z aplikacji Empik Go. Ja jestem w ogóle bardzo zadowolona z tej apki. Wykupiłam ją teraz na rok już drugi raz. Także polecam Wam, nie ma wszystkich książek, ona kosztuje 39 zł na rok, teraz płaciłam, nie ma tutaj oczywiście wszystkich książek, są takie, które są zablokowane, trzeba za nie dopłacić, ale jest ich naprawdę bardzo dużo i jest dużo takich nowych książek, które dopiero co weszły do księgarni, więc to nie tak, że same jakieś starocie, no i tutaj sobie wybieracie. Ja teraz słucham, słuchajcie, świetnej książki, Druga Szansa, w zasadzie ją już kończę, ja właśnie słucham jej tylko w drodze do pracy, ale teraz jestem już w takim momencie, że chyba zaraz, jak będę ćwiczyć, to sobie też puszczę tego audiobooka, bo już muszę wiedzieć, co się dalej wydarzy. I to jest książka Katarzyny Bereniki Miszczuk. Uwielbiam tą autorkę. Uwielbiam. Po prostu wszystko mi się mega od niej podoba. Także bardzo serdecznie Wam polecam. Dobra, a teraz otworzymy właśnie paczkę, bo zamówiłam sobie buty z Madame Rock, także mam tutaj taką wielką pakę i otwieram. Ja ostatnio też Wam mówiłam o tym, że robię tak, że już nie chodzę tak na obcasach, to znaczy chodzę, ale nie w drodze do pracy, dlatego że muszę dosyć spory kawałek przejść na przystanek, dlatego jak idę do pracy, to zakładam płaskie buty, jakieś wygodne, a w pracy zmieniam buty na szpilki. Dlatego chciałam sobie kupić coś fajnego na jesień. Okej, i mam pierwszą parę. Zaraz je zobaczymy, będziemy mierzyć na stopach. Widzę, że wkładają w ogóle do zamówień siatki też. Trochę Was oddalę, to może będzie lepiej widać. I słuchajcie, ja te buty widzę u dziewczyny, która jeździ autobusem, też wsiada kilka przystanków po mnie. I one mi się tak mega podobały. Jestem, znaczy to nie są pewnie te same, ale bardzo podobne. Z taką właśnie u góry skarpetą. Kurczę, ale pachną farbą. Pewnie się nie wszystkim będą podobały. Ale ja bardzo lubię buty na platformie i myślę, że one będą fajnie właśnie wyglądały do sukienek również. I do spodni oczywiście, i będą mega wygodne. I właśnie takie idealne na jesień, mają jakieś tam delikatne ocieplenie, czuję w środku. Bardzo dużo jest takich traperów na Madame Rock, więc jak coś, to na tej stronie możecie znaleźć tego typu buty. I drugie, już nawet nie pamiętam, które zamówiłam, dlatego że, no co prawda robiłam niedawno to zamówienie, ale powiem Wam, że oglądałam chyba z 40 tych par. Ok, zapłaciłam 300 zł za te dwie pary, 295 już z przesyłką, jedne 151, drugie 131 zł i był jakiś kod, nie wiem, może on jeszcze jest na stronie,
że było minus 20% po prostu. I tutaj jest też informacja, jak zdobyć rabat stałego klienta, więc możecie sobie zatrzymać i po prostu to zrobić, bo tu po prostu widzę, że trzeba założyć konto i wtedy będziecie mieć cały czas 15% na zakupy, więc fajnie, super, myślę, że to zrobię, bo ja ich obserwuję na Instagramie już od bardzo dawna i mega mi się te buty podobały. O matko, te są strasznie, jakby to powiedzieć, toporne, agresywne, one są bardzo podobne. Tylko że mają taki łańcuszek, to generalnie nie jest mój styl, ale zobaczcie, ten łańcuszek możecie całkowicie odpiąć. Możecie się go generalnie pozbyć, więc uważam, że super. Możecie całkowicie to zdjąć, wiecie, więc wtedy jakby nie było tego, to są takie bardzo klasyczne. Ale może to będzie fajnie wyglądało i ja celowo wybrałam buty na dużej platformie, bo takie lubię. Moja mama nie znosi, jak noszę takie buty. Ale mi się to bardzo podoba. Powiem wam, że jak byłam w Hiszpanii, to mega dużo było takich właśnie butów, dużo dziewczyn w takich chodzi, dużo takich jest w sklepach. W Polsce jakoś ciężej dostać na przykład klapki zwykłe na takiej platformie. Dobra, także mierzymy. Już słuchajcie, te pierwsze buty. Fajnie wyglądają. Pierwszy taki rzut oka, jak założyłam, to tak średnio. Na pewno będą lepiej wyglądały albo wyjście co do jasnych spodni, albo zobaczcie w ogóle jakbym miała rajstopy jakąś spódnicę. Myślę, że mogą naprawdę spoko wyglądać. Więc jestem ciekawa waszych opinii, chociaż na pewno jestem przekonana, że większości osób one się nie będą podobać, ale ja lubię takie dziwne buty. Strasznie skrzypią, czy wy to słyszycie? No, ale ogólnie wydają się wygodne. I tu możecie zobaczyć te czarne. Ja chyba zdejmę te łańcuszki, bo to nie jest do końca mój styl. No i co? No tak jak się spodziewałam, takie masywne. Dajcie znać, czy lubicie tego typu buty. Ja już jestem po fryzjerze, jak widać. I jak widzicie, mam mega ciemne włosy. Tak naprawdę nigdy w życiu nie miałam takich ciemnych włosów. I zrobiłyśmy trochę ciemniejsze niż chciałam. Pewnie się tego nie spodziewałyście, bo ja sama się jeszcze dzisiaj rano nie spodziewałam, że tak zrobimy. Ale jak poszłam do fryzjera, no to tak ustaliłyśmy. Znalazłam właśnie z ich poprzednich realizacji włosy, które mi się bardzo podobały i to właśnie były te. Trochę słabe światło tutaj jest, ale w ogóle w tym świetle też te włosy wydają się dużo ciemniejsze. Jak było światło jeszcze dzienne, no to dużo lepiej było widać. Tutaj mam, słuchajcie, sombrę, taki delikatny blond, ciemniejszy niż miałam wcześniej i chłodniejszy, a tu mam taki kolor u góry, jaki jest mój naturalny odrost, czyli mój naturalny jakby kolor, taki bardziej czekoladowy, chłodny. Więc tutaj wykorzystałyśmy ten odrost, ale przeciągnęłyśmy też. Miało to iść w drugą stronę. Miał on być rozjaśniony i ta granica roztarta, a ostatecznie zdecydowałyśmy się na ombrę w drugą stronę, czyli po prostu przyciemniałyśmy na długości do tego naturalnego odrostu, więc będę mogła dłużej po prostu to ombrę nosić. Nie jestem jeszcze przekonana, to znaczy nie mam jeszcze opinii na temat tych włosów. Jutro wam pokażę w świetle dziennym, teraz wydają się strasznie ciemne. No i właśnie widzicie, miałam wystylizowane do zdjęcia te włosy, więc też jutro jak je rozczeszę, to zobaczycie. Także tutaj gdzieś tam są takie przebłyski tego blondu, nawet nie wiem, czy widzicie zresztą teraz jak w tym świetle sztucznym, ale widać to generalnie na żywo. Może tak wam pokażę. A u góry mam już naprawdę mega ciemne. Chciałam zobaczyć, jak będę wyglądała w ogóle w ciemnych włosach, powiem wam, ale strasznie się bałam. Nie lubię robić takich zmian, nie jestem z tych osób, które lubią tego typu zmiany. I stwierdziłam, że takie sombre to będzie dobry krok, żeby właśnie sprawdzić, jak będę wyglądać w ciemniejszych włosach. Cały czas patrzę na siebie w podgląd, wybaczcie, ale po prostu nie mogę się przyzwyczaić, nie mogę wierzyć, że to ja. Jestem też mega zmęczona, wiecie, mam dzisiaj okres, rozbolała mnie głowa w ogóle. Od 10 siedziałam do 15 na fotelu, także długo schodzi z taką fryzurą, żeby to po prostu zrobić. No i potem od razu się spotkałam z koleżanką, poszłyśmy na sklepy, więc jest teraz już chyba 19, więc ja jestem po prostu padnięta. I wydaje mi się, że to też widać, jestem strasznie blada, nie? Znaczy może teraz to nie widać, bo jest dosyć ciemno tu, ale
ale jestem dosyć blada i tak też niekorzystnie wyglądam. Więc na pewno jutro rano będzie lepiej widać, ale strasznie wam chciałam pokazać. Fajnie, bo nawet w tym samym świetle widzę, że ten kolor jest chłodny. A to było to, na czym mi najbardziej zależało. No, jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Zobaczcie, co tu się dzieje. Adam robi śniadanie i włożył chleb do jajecznicy. Nie, jajecznicę oblał. O, jajecznicą oblał chleb. I co to będzie? Tam jest pomidor pod spodem, ser. Zacząłem się inspirować innymi na Instagramie i znalazłem taki kanał i gość robił właśnie coś takiego. Czyli najpierw chleb, potem na to wlewasz jajecznicę i dodajesz te warzywka i ser, tak? Ser, tak, warzywka. O! Widzicie, jest taka kanapka. Kanapka taka, tylko że tam się miała złożyć ładnie, ale się nie złożyła. Dobra, już się wkłada. Siadaj, o! Możecie zobaczyć, jak to wygląda w środku. To jest naprawdę mega proste do zrobienia i bardzo dobre. I chyba szybko się to robi, nie Adam? Po prostu kładziecie grzankę, zalewacie ją takim ciastem na jajecznicę, jajkiem, tak? Po prostu. I na to układacie warzywa, jakie chcecie. I jeszcze Adam położył ser. Idę zobaczyć, jak robisz teraz. Przygotowuje mi się. Aha, już masz położone. No i na to właśnie kładziecie dodatki, jakie chcecie. Na drugą stronę, żeby się przypiekła. Aha, jeszcze musicie przekręcić na drugą stronę, Adam mówi. I na końcu, jak już macie tu dodane dodatki, to po prostu zamykacie to, żeby była kanapka. Tak. Polecam wam takie śniadanie, bo jest mega szybkie, mega proste. Myślę, że nawet ja, która nie lubi i nie bardzo umie gotować, bym je mogła zrobić. I przyszłam właśnie nagrać wam film z ulubieńcami. Zapaliłam sobie tą świecę od uzdrowiska, tajemniczy ogród. Powiem wam, że miałam ją zapakowaną jeszcze w ogóle w kartonik. I jak ją już wyjęłam tutaj rano, to już pięknie pachniało w pokoju. A teraz jak ją zapaliłam, no widzicie, ona się dużo jeszcze nie wypaliła, ale już przepięknie pachnie. To jest taki zapach trochę ciasteczka, trochę tego ogrodu, no nie wiem, bardzo, bardzo ładny. Także polecam takie świece na poprawienie humoru na jesień. No i możecie zobaczyć dzisiaj moje włosy w świetle słonecznym. One mają taki dosyć dziwny ten kolor. Taki trochę szary. Ja sama sobie wybrałam taki kolor, więc myślę, że to się trochę jeszcze wypuka, bo ja widzę, że ostatnio też tak miałam, że miałam taką jakby poświatę jeszcze z tonera. No i sama nie wiem, co o tym myśleć. Mega dziwnie się czuję. Wydaje mi się, że jest twarzowy ten kolor i ogólnie spoko, tylko że ja chyba jestem w sercu blondynką, wiecie? I na pewno będę wracać do blondu. Też nie jest taki mega ciemny ten kolor, no wiecie, na końcach, bo tutaj, no to jest mój naturalny blond, to jest taka czekolada, a tutaj, kurczę, no nie wiem sama, niby się tak przebija ten blond. Dajcie znać, co wy myślicie. Mam nadzieję, że to się wypłucze i ten blond będzie bardziej widać. Może ja wam w ogóle pokażę zdjęcie tego koloru, który ja sobie wybrałam na samym początku. I mam nadzieję, że do tego koloru dojdzie. Tylko że tu jest zdjęcie takie w słońcu robione. O, zobaczcie. No i teraz w porównaniu z moimi włosami. No w zasadzie jest to podobne, nie mogę powiedzieć. No nie wiem, jestem ciekawa waszych opinii, natomiast... No cóż, myślę, że będę wracać za jakiś czas do blondu. Słuchajcie, chcę wam pokazać, co czytam. Ostatnio miałam więcej czasu na czytanie i właśnie w piątek udało mi się trochę poczytać po pracy i skończyłam moją Mroczną Vanessę. To jest książka o dziewczynce, która wyjechała do internatu na, no żeby się uczyć po prostu do liceum, do szkoły średniej i nawiązała romans z nauczycielem. Tutaj przebija się jej opinia z taką powszechną opinią. Czy jest to romans, czy było to molestowanie? Ona sama tak do końca tego nie wie. Do samego końca tej książki ona nie uważa, że została skrzywdzona. Trochę wam zaspoilerowałam, ale z niesamowitymi emocjami się czyta tą książkę. Naprawdę strasznie mnie tutaj denerwowała główna bohaterka przez większość tej książki, ale tak naprawdę to było mi strasznie szkoda. Naprawdę. Przeczytajcie. Bardzo, bardzo... Taka wstrząsająca książka, że ja w wielu momentach chciałam ją już odłożyć, już nie czytać, mówię nie, no po prostu nie mogę, ale z drugiej strony chciałam wiedzieć, jak to się skończy. Genialna książka, którą przeczytałam, w ogóle muszę wrócić do biblioteki, to jest Kobieta w mroku, horror, thriller, typowy, tak jak tutaj właśnie widzicie po okładce. Na pewno wam będę też w ulubieńcach mówić o tych książkach, mam właśnie cztery książki do biblioteki, jeszcze mam
Pełnię miłości, a to jest książka, która opowiada o tym, że dziewczyna ma koleżankę, która jest chora na raka, ale też jest dużo takich, w ogóle widzicie, jaka cieniutka jest ta książeczka, jest dużo takich jej spostrzeżeń, że ona na przykład obserwuje kogoś, sąsiadkę, jakąś dziewczynę na siłowni i ona się odnosi do ich życia i tam na przykład mamy dużo takich wtrąconych wątków, ale fajnie się to czyta, naprawdę przyjemna, lekka książka na takie właśnie jesienne popołudnie i Grona gniewu Steinbecka. Uwielbiam Steinbecka i to są właśnie książki, które są takimi, można powiedzieć, klasykami. Tutaj mamy akurat o wysiedleniu ludzi z terenów Ameryki, takich bardziej północnych. Akcja to jest gdzieś... Tak jak myślałam, to są lata 40, ale wolałam sprawdzić, żeby was nie wprowadzić w błąd. I właśnie na przykład z Oklahomy ludzie... chyba tak się wymawiam, nie wiem, chciałam poprawić, muszą po prostu opuścić swój dom, bo te tereny są zajęte przez większe przedsiębiorstwa rolnicze, oni muszą opuścić swoje ziemie, opuścić swoje domy, są do tego zmuszeni, żeby się stamtąd wyprowadzić, więc oni zmierzają do Kalifornii, bo wydaje mi się, że tam będą mieli cudowne życie. Te książki Steinbecka są niesamowicie brutalne w takim sensie, że jak człowiek traktuje drugiego człowieka. Może bardziej kojarzycie Steinbecka z Ludzie i myszy albo Na wschód od Edenu. Więc wiecie już, jaki to jest styl i co tam się dzieje. Świetna książka, naprawdę. Jeśli lubicie takie bardziej klasyki, bo to nie jest nic przyjemnego. I widać, że to jest dosyć już stara powieść, więc jeśli lubicie tego typu klimaty, to jest świetna. I te właśnie oddaję do biblioteki. Ja dosłownie niedawno je przeczytałam. Więc takie małe inspiracje na jesienne popołudnia. Słuchajcie, mówiłam wam już kiedyś w ulubieńcach, że uwielbiam tego kolesia, Matteo Brunatelli. I właśnie będę robiła tartę, tylko nie wielosmakową, tak jak on, tylko o jednym smaku. Nie wiem, czy zdążę, bo zaraz przychodzą do nas goście, Adam właśnie skończył obiad. Ale najwyżej będzie się piekła, bo robi się to mega szybko. Ja sobie tu przygotowałam, słuchajcie, nie mam ani takiej, nie blachy na ciasto, tylko tortownicy, ani wałka, ale jakoś mam zamiar sobie poradzić. Masła, ciut jeszcze dodałam, żeby to się lepiej skleiło. No i teraz dajemy to do lodówki, a później już tylko od razu wystarczy dać na formę, ładnie oczywiście uformować górę i dół i dodać drzem. I będzie tarta, mam nadzieję, pokażę wam jak wyszło. Ciasto już wyjęte z piekarnika. Tą część zrobiłam normalnie rękami z ciasta. Także tak to wygląda. Nie, wydobyłem. Słuchajcie, to ciasto było naprawdę mega proste. Trzeba połączyć tylko te składniki, które wam pokazywałam. Wyrobiłam to normalnie rękami, wygniotłam na godzinę do lodówki i potem już formujecie. Też rękami to zrobiłam. Uformowałam na tej blaszce okrągłej. Spód posmarowałam dżemem, potem robiłam te paseczki. Jak już byli u mnie goście, więc już wam tego nie pokazywałam. I w te dziurki, które powstały, jeszcze dałam dodatkowo trochę dżemu. I to dajecie tylko na 25 minut na 180 stopni. Także mega proste ciasto, a wyszło takie chrupiące. Naprawdę super. Także na pewno jeszcze nieraz je zrobię. Na Instagramie dałam ankietę, czy wrócić do blondu, czy zostawić ciemniejsze. I jest 56 do 46. Znaczy, nie, sorki, 50 do 46 dla blondu. Także jestem ciekawa, jak ocenicie na tym filmiku. I chyba też to możecie zauważyć, że co inne światło, to te włosy wydają się troszkę inne. A jestem jeszcze przed pierwszym myciem, więc na pewno jeszcze troszkę się wybukają i na kolejnych filmach to zobaczycie, jak one tak naprawdę wyglądają. Słuchajcie, powiem wam jeszcze, że mój Adam wczoraj po mnie przyjechał i w ogóle mnie nie poznał.
patrzył, bo byliśmy w galerii handlowej, byłam z koleżanką i on mnie już zobaczył, patrzył centralnie na mnie i tak obojętnie patrzył, jakby w ogóle, wiecie, mnie nie poznał i odwrócił się i zaczął patrzeć pomiędzy ludźmi innymi, czy gdzieś nie idę. Także w ogóle nie poznał nawet, że to ja. I faktycznie zupełnie inaczej wyglądam. Dobra, ale kończę gadać o włosach. No, mam nadzieję, że vlog Wam się mimo wszystko podobał, chociaż był trochę, wyszło trochę monotematycznie, ale dla mnie to jest naprawdę ogromna zmiana. Nigdy nie miałam takich ciemnych włosów, jestem ciekawa Waszego zdania, ale widzę, że na razie zdania moich bliskich i w ogóle znajomych to są po prostu mega podzielone. No, ale tak jak mówię, fajnie, w sumie, no, wiecie co, rano byłam trochę zestresowana, jak się zobaczyłam. Jak ułożyłam te włosy od nowa, ale tak sobie przemyślałam sprawę, fajna odmiana, a za jakiś czas wrócę sobie do blondu. Pewnie za dłuższy czas, bo po to właśnie się robi to sombre, żeby długo tych włosów nie farbować. To jest mój naturalny kolor tu u góry, więc będę mogła bardzo długo nosić te włosy. No i zobaczymy tak naprawdę. Dzięki, że byliście ze mną w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie kciuki w górę i do zobaczenia.